Nie cyberatak, a błąd w formatowaniu urządzeń używanych przez lokalne centra sterowania miały być powodem awarii i zarazem paraliżu kolei w całej Polsce. Przypomnijmy, że do awarii doszło około godziny 4 nad ranem i od tego momentu wszystkie pociągi w Polsce, jak również te przejeżdżające przez nasze województwo, miały opóźnienia rzędu kilku godzin. Rano, mimo komunikatów wysyłanych przez PKP PLK, pasażerowie byli kompletnie zdezorientowani. Proszę pana, ja od wczoraj jadę. Wyjechałem o godzinie 16. Dojechałem do Krakowa. W Krakowie oczywiście wszystko stało już od 23. Nie było żadnego połączenia. Przyjechałem autobusem do Katowic, bo liczyłem na to, że Katowice są lepiej jakoś skomunikowane, jednak widzę, że nie będzie tego. Myśli pan, że ten pociąg też nie odjedzie? Ja mam taką nadzieję, że dojadę do Warszawy dzisiaj. Ja jestem w kłopotliwej sytuacji, bo już się tam z kimś umówiłem. Nie ma żadnej informacji, kiedy to się wszystko odblokuje. A panowie coś wiedzą więcej? Już z samego rana w województwie śląskim w pomoc zdezorientowanym pasażerom włączyła się Metropolia. Ci, którzy mieli dzisiaj jechać koleją, a z powodu awarii nie było im to dane, mogli biletu kolejowego użyć na przykład w autobusach ZTM-u. Współpraca i możliwość korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletu kolejowego oczywiście obowiązuje do odwołania, także tutaj również zachęcamy do sprawdzania naszych profili, między innymi w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco będziemy aktualizować te informacje. Od momentu awarii wiele osób zadawało pytanie, co stanie się z uchodźcami i czy pociągi, którymi przemieszczają się ze wschodniej granicy w głąb Polski, również ulegną opóźnieniom. Tutaj trwa pełna koordynacja tego procesu razem z Ministerstwem Infrastruktury oraz z wojewodami, tak aby również ten proces nie był zatrzymany, a był realizowany w miarę możliwości. Wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, z bezpiecznym ruchem, z eksploatacją kolei są przestrzegane, trwają prace naprawcze, w które włączyła się również firma Alstom, czyli dostawca urządzeń do lokalnych centrów sterowania. Z godziny na godzinę coraz więcej lokalnych centrum sterowania wraca do normalnej pracy, a ruch kolejowy zdaje się w Polsce normować. Jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie wszystkie połączenia zaczną jeździć punktualnie. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash. Prawdziwe oblężenie punktów paszportowych w naszym regionie trwa. Wprowadzone udogodnienia związane z uzyskaniem paszportu jednak nie zmniejszyły kolejek. Nie trzeba już wcześniej umawiać się na wizytę, jak było do tej pory. Zainteresowani wyrobieniem dokumentu w wielu miastach stoją jednak przed punktami paszportowymi od samego rana. Dzisiaj od godziny 6.30, ale jak przyszliśmy, już 40 osób stało przed nami. Wie pani, która pani jest w kolejce? Nie mam pojęcia, bo to ciągle ktoś dochodzi, bo to każdy, jakiś komitet kolejkowy się utworzył i każdy kogoś sobie tutaj po prostu czeka na rodzinę. Tutaj państwo też czekają i przepuszczają teraz kolejki. Także no, czas byt oczekiwania jest dosyć spory. Nie się skończył akurat, tak. I potrzebuję może na po prostu wyjazd za granicę. Na urlop. Jak długo już pani tutaj czeka? Jak długo czeka? 9:00. 2 godziny. Blisko dochodzi 2 godziny. Przyszłam o 7:00 rano. Dzisiaj nie jest długo, bo koleżanka była w poniedziałek i czeka od 8:00 i weszła dopiero o 15:00. Dlaczego pani dzisiaj przyszła po ten paszport? Bo wylatujemy na wakacje pod koniec maja i córce się kończy i muszę jej przedłużyć, bo wszyscy mamy paszporty, wyjątkowo. Taka sama sytuacja jest w Katowicach. Tam też od kilku dni tworzą się kolejki oraz pojawia się brak możliwości pobrania biletu w danym dniu. Dlatego między innymi dzisiaj niektóre oddziały paszportowe są czynne dłużej. Czekam, jestem 109 w kolejce, także jeszcze trochę. Czyli nie udało się tego wniosku jeszcze? Jeszcze nie, ale do 18:00 powinno zdążyć. Teraz jakaś, nie wiem, 70 któryś numer dopiero jest. Dlaczego pani zdecydowała się dzisiaj przyjść po ten paszport? Bo jest dłużej otwarty, a dostałam wolne, a mam bilety kupione na wylot i to ostatni dzwonek. Co roku w marcu obserwowany jest wzrost zainteresowania wyrobieniem nowych paszportów. 2 lata temu złożonych zostało ponad 10 tysięcy wniosków, w zeszłym roku ponad 4 tysiące. Na dzisiaj jest to już ponad 20 tysięcy złożonych wniosków. Zainteresowanie jest, ale widzimy też, że z powodu innych sytuacji, niestety my nie wiemy, bo klienci nie mówią nam powodów złożenia wniosków paszportowych. My jednak staramy się dostosowywać do potrzeb, dlatego chociażby dzisiaj w czwartek wydłużone godziny pracy do godziny 18:00. Zresztą te wydłużone godziny pracy są również we wtorki i w razie potrzeby będą takie dni coraz częściej. Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w całej Polsce.
Punkty szczepień w województwie śląskim otwierają się na uchodźców. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia szczepienia przeciwko COVID-19 dla obywateli Ukrainy powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień, czyli zgodnie ze schematem i wskazaniami realizowanymi w Polsce. Warunkiem koniecznym jest zarejestrowanie tego szczepienia, tak żeby ci ludzie mieli pewność, że zostali zaszczepieni, mieli jakąś dokumentację elektroniczną. Także to jest jak gdyby jedyny problem. My mamy zespół wyjazdowy, który może realizować w poszczególnych miejscach szczepienia i w tej chwili jesteśmy w trakcie zbierania tych list i myślę, że do końca przyszłego tygodnia te osoby, które przebywają w naszych ośrodkach, te osoby, które są chętne, będą zaszczepione. Wszystkie pozostałe zainteresowane szczepieniem osoby w Sosnowcu mogą zgłaszać się do punktu szczepień w Szpitalu Miejskim przy ulicy Szpitalnej 1. Tam szczepienia odbywają się 3 razy w tygodniu bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Do szczepienia obywateli Ukrainy przygotowane są również inne placówki. My zgodnie z decyzją ministra zdrowia jesteśmy przygotowani na szczepienie obywateli Ukrainy. Mogą się oni posłużyć jednym z dokumentów, czy to dowodem osobistym, czy paszportem. Więc na szczepienie obywateli jesteśmy przygotowani, mogą zgłaszać się do naszego punktu szczepień. Jednak do tej pory do szpitalnego punktu szczepień nie zgłosił się jeszcze nikt. Być może problemem jest fakt, że do wystawienia skierowania na szczepienie niezbędny jest numer PESEL, a o ten składanie wniosków dla uchodźców ruszyło dopiero wczoraj. Koordynatorzy punktów szczepień zapewniają jednak, że nikt, kto jest zainteresowany szczepieniem, nie zostanie odesłany. Wystarczy mieć ze sobą jakikolwiek dokument potwierdzający tożsamość, najlepiej ze zdjęciem. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach prowadził jeden z największych punktów szczepień w województwie śląskim. Za nami 225 tysięcy wykonanych procedur. Różne wyzwania już stanęły przed nami, także jeżeli chodzi o szczepienia osób z zagranicy. Także jesteśmy do tego jak najbardziej przygotowani. Myślę, że tutaj paszport, dokumenty, wszystkie rzeczy, które są niezbędne systemowo. Natomiast najważniejsze też jest to, aby wyrównać te różnice. Wiadomo, że w Ukrainie niestety ten poziom wyszczepienia społeczeństwa jest dużo niższy niż w Polsce. W Gliwickim Szpitalu Miejskim szczepienia obywateli Ukrainy ruszają w piątek 18 marca. Punkt szczepień będzie przyjmował pacjentów w piątki w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty w godzinach od 10 do 14. W punkcie przy ulicy Kościuszki 29 będą pracownicy mówiący w języku ukraińskim, by całą procedurę ułatwić. Autobusy służące w komunikacji miejskiej z kilku gmin województwa pojadą do Ukrainy. To akcja, którą zainicjowały władze Katowic po spotkaniu z merem Lwowa. Ten apelował o wsparcie taborem, a prośba ta nie przeszła bez echa. Trwają właśnie ostatnie przygotowania pojazdów do podróży za wschodnią granicę. Wyślemy 3 autobusy. W przyszłym tygodniu chcemy, aby jechały one wypełnione darami, przede wszystkim żywnością o długim terminie przydatności, a więc suchy prowiant. Cały czas jeszcze trwa zbieranie tych paczek, które miałyby zapełnić autobusy, po to, aby one jechały też z tymi najpilniejszymi produktami. O tym, w jakich celach będą użytkowane w Ukrainie autobusy, zadecydują władze Lwowa. Prawdopodobnie zasilą tamtejszą komunikację miejską, bo miasto przekazało swój tabor na potrzeby ewakuacji uchodźców. W związku z dużym zapotrzebowaniem swoje autobusy zdecydowały się przekazać również Tychy. Wiedząc o tym, w jak trudnej sytuacji znaleźli się obywatele Ukrainy, uznaliśmy za zasadne wzięcie udziału w tym projekcie i dołożenie pewnej cegiełki ze strony PKM-u. Cegiełka to miałoby stanowić 7 autobusów zasilanych olejem napędowym. Na dzień dzisiejszy te autobusy, które chcielibyśmy przekazać stronie ukraińskiej, są poddawane przeglądowi technicznemu, są poddawane pewnym poprawkom kosmetycznym. Zależy nam na tym, aby trafiły do finalnego odbiorcy w jak najlepszym stanie. Bo chodzi o to, aby przekazane autobusy były przede wszystkim bezpieczne. Dlatego jeśli o pomaganie chodzi, to wszystkie ręce na pokład, a w tym wypadku na kierownicę. Stąd swojego Mercedesa do Lwowa wyśle też Sosnowiec. Autobus jest w pełni przygotowany. Wczoraj przyszedł przegląd techniczny, także jest w pełni sprawny. Kilka dni temu jeszcze jeździł na zwykłej linii komunikacyjnej u nas. Wymontowaliśmy swoje kasowniki, bo nie wiemy jakie tam. Zresztą tam przypuszczam, że nie wiem, czy istnieje jakaś odpłatność w tej chwili za komunikację publiczną. Jak informują władze Katowic, PKM Jaworzno również dołączyło do akcji i przygotowuje swoje pojazdy. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie wyruszy konwój humanitarny do Ukrainy, ale przygotowania do skoordynowania pomocy wszystkich miast trwają.
Istnieje duża szansa, że zabytkowa elektrociepłownia Sząbierki dostanie drugie życie i przestanie popadać w jeszcze większą ruinę. Ma to się stać za sprawą nowego inwestora. Mają i pomysły, no i rzeczywiście mają Holender dokonania już, nie? Także nie to, co obiecywali poprzedni. Faktem jest, że poprzednicy doprowadzili obiekt do tak złego stanu technicznego, że jeszcze chwila, a trzeba by było pomyśleć o rozwiązaniach dużo bardziej radykalnych niż na przykład zwykły remont. Teraz elektrociepłownią Sząbierki ma zająć się firma, która prowadzi w Polsce największą sieć hoteli i zarazem specjalizuje się w odrestaurowywaniu tego typu kompleksów. Chcemy to miejsce, żeby było otwarte, żeby nie zamykać się, tak jak też określaliśmy na konferencji, na tą główną naszą, powiedzmy, działalność, czyli hotelarską, bo to miejsce ma ogromny, większy potencjał, bo mamy przestrzenie, tak jak tutaj, hala turbin, która według nowego inwestora jest wręcz gotową salą koncertową. W pierwszej kolejności firma ma zająć się zabezpieczeniem dachów. Później oprócz hotelu może powstać tutaj strefa gastronomiczna czy kluby muzyczne. W pierwszej kolejności inwestor będzie próbował pozyskać pieniądze z funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji, ale nie tylko. Oczywiście szykujemy się jako spółka na giełdę, także pozyskamy środki. Trochę mamy jakby w ramach swojej firmy, mamy w sumie około 500 milionów kapitału, no to jak tu trochę, załóżmy, odłożymy, to myślę, że możemy. Firma zdaje się mieć na celu przede wszystkim uratowanie obiektu, a nie jego komercyjne przeznaczenie, co na pewno cieszy tych, którzy w jego ratowaniu uczestniczą od lat. Jak zostaną wykonane pierwsze prace zabezpieczające, które pozwolą mi podejść do jesieni i do zimy spokojniej, na pewno wtedy tak to będzie. Ale jak słyszeliśmy, ta deklaracja jest, że to będzie, firma jest wiarygodna, z dużym potencjałem. Sympatycy elektrociepłowni Sząbierki liczą również, że dzięki nowemu właścicielowi obiekt z powrotem znajdzie się na liście Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki, z którego został wykreślony jakiś czas temu z powodu m.in. złego stanu technicznego, który uniemożliwia bezpieczne zwiedzanie. Ja nie przez przypadek występuję tu w kasku, ponieważ stan obiektu z roku na rok jest dramatyczny. Ostatnia dekada była dla tego obiektu, mówiąc krótko, zła. I jeżeli te prace nie zostaną przeprowadzone stosunkowo szybko, to po prostu w pewnym momencie ta piękna konstrukcja tego modrzewiowego dachu, która jest nad nami, się zawali. Inwestor mówi, że wstępnie na remont będzie musiał przeznaczyć około 300 milionów złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczną się pierwsze prace zabezpieczające budynki elektrociepłowni Sząbierki.